Dzień dobry wieczór, kochane człowieki, jak się macie? W dzisiejszym wideo mam zamiar pomóc Ci pozbyć się strachu przed porażką. W słowach Tonego Robbinsa: nie ma czegoś takiego jak porażka, są tylko rezultaty. No więc cokolwiek to jest, co chcesz zrobić, osiągnąć, zadziałać, ale boisz się podjąć to działanie ze względu na to, że boisz się osiągnąć porażkę, to chciałabym dzisiaj pomóc Tobie uświadomić sobie, że nie ma czegoś takiego jak porażka, są tylko rezultaty. Niektóre są dla nas bardziej korzystne, inne mniej. Ale cokolwiek się nie wydarzy, to pamiętaj, że to będzie po prostu rezultat i poprowadzi Cię to dalej do przodu, albo skieruje Cię to bliżej Twojego upragnionego celu, albo będzie to doświadczenie, które pomoże Ci przekierować swoją uwagę. Dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne, dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT Tapping, zobacz sobie, tutaj jest oznaczony krótki filmik, w którym tłumaczę tę metodę, obejrzyj, wróć do nas. A reszta jedziemy. Może chcemy się zapisać do kanału, żeby nie przegapić następnego wideo. Pomimo tego, że boję się porażki, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że boję się porażki, to decyduję się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że boję się porażki, jeśli czegoś spróbuję, to może mi to nie wyjdzie. Może nawet naprawdę zawalę sprawę. Może zrobię z siebie totalną idiotkę. I ludzie będą mnie osądzać. I pomimo tego, że boję się porażki, to decyduję się totalnie i całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. I każdą inną osobę. Która nauczyła mnie tego, by bać się porażki. Cały ten strach przed porażką. Cały ten strach przed porażką. Cały ten lęk, że zawalę sprawę. Cały ten strach, że zrobię z siebie totalną idiotkę. Cały ten lęk, że wejdę na durnia. Cały ten strach, że spieprzę sprawę. Wszystkie te stare lęki. Decyduję się uwolnić te lęki. Decyduję się uwolnić je na poziomie komórkowym. Uwalniam je z całej mojej przeszłości. Z wszystkich sytuacji w moim życiu, gdzie bałam się porażki. Albo byłam przekonana, że na pewno poniosę porażkę. Zostało powiedziane: nie ma czegoś takiego jak porażka. Jest tylko doświadczenie.
Decyduję się być otwarta na taką możliwość. Tak jak powiedział kiedyś Miles Davis. Nie bój się pomyłek, one nie istnieją. Więc czego się tak naprawdę boję? Wszyscy ci, którzy osiągnęli coś wielkiego w przeszłości, mieli tak zwane porażki. Thomas Edison przeszedł przez tysiące prób. Żeby żarówka elektryczna zaczęła działać. Ile szans dam sobie samej na to, by osiągnąć coś pozytywnego? Tylko jedną! Jeśli nie zrobię tego poprawnie za pierwszym razem, to tego nie będę robić. Gdyby tak było, to wciąż bym leżała w łóżeczku. Uwalniam ten strach. Przeszłam tyle tak zwanych porażek w moim życiu. W taki właśnie sposób osiągnęłam wszelkie sukcesy w moim życiu. I wszyscy znani ludzie sukcesu mówią, że główny klucz do ich sukcesu to ryzykowanie kompletnego niepowodzenia. I oni nauczyli się, że nie ma czegoś takiego jak porażka. To jest zawsze informacja zwrotna oraz doświadczenie, które prowadzą do sukcesu. Więc pozwalam sobie na to, by uwolnić ten lęk. I czuć się świetnie w ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I co? Jak się czujesz? Czy stało się coś bardziej jasne dla ciebie? Bardzo często to, co powstrzymuje nas przed działaniem, żeby osiągnąć nasze cele, jest również strach przed sukcesem. Tutaj gdzieś, oznaczę film, który możesz sobie zrobić na taki problem. Daj znać w komentarzach, jak było i czy ten tapping pomógł ci wziąć się do działania. No i jak zwykle dziękuję ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani.